To jest program W Centrum Wydarzeń. Marta Piasecka, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce. Jesteśmy jak najbliżej tych najnowszych, najważniejszych wydarzeń i przekazujemy je prosto do państwa domów. Wracamy do tematu paktu migracyjnego, który chce nam narzucić Unia Europejska. Ten pakt komentował Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Te 20 tysięcy euro to jest bajka, tak jak i bajka, kum jest to, że to będzie 20 tysięcy osób rocznie. To zostało już obliczone przez odpowiednie służby Unii Europejskiej na 47 tysięcy euro i na tym punkcie poproszono ich, żeby przestali dalej liczyć, bo to będzie pewnie około 50 tysięcy albo więcej. No i proszę sobie wobec tego przeliczyć to przez te 320, 360 tysięcy, żeby zobaczyć, że to będzie suma no niewiele poniżej 2 miliardów euro. A więc naprawdę solidna suma, bo to jest około 20 przy dzisiejszym poziomie, około 20 miliardów złotych. A 20 miliardów złotych rocznego podatku dodatkowego to nawet dla dzisiejszej wzmocnionej gospodarczo Polski jest naprawdę dużą. Prezes PiS mówił o konsekwencjach materialnych dotyczących migracji w Unii Europejskiej, a teraz przyjrzyjmy się konsekwencji, no tak naprawdę można powiedzieć, dotyczących życia nas wszystkich, niebezpieczeństwa, jakie powodują migranci, którzy napływają masowo do Europy. Sprawdzamy ostatnie wydarzenia na naszej stronie w polityce.pl. Zmarł funkcjonariusz policji zaatakowany przez nożownika w Mannheim. Sprawcą jest 25-latek, który urodził się w Afganistanie. To jest kolejne tego typu zbrodnia, której sprawcą jest migrant, de facto czasami przymusowo przewożony na teren Europy, a czasami dobrowolnie, ale fakt faktem jest taki, że to jest zupełnie inna kultura, że trudno jest zweryfikować migrantów, którzy napływają do Europy. I między innymi o tym opowie nam dzisiejszy gość, a jest nim Jacek Łęcki, dziennikarz, publicysta, ale też twórca filmów dokumentalnych dotyczących między innymi migracji. Witamy cię bardzo serdecznie, Jacku. Dzień dobry, witam państwa. Obserwujemy, co się dzieje w całej Europie, jeśli chodzi o migrację, już od wielu lat. Wcześniej były to inne rządy, które stawiały na asertywność wobec migracji. Teraz rządy koalicji z 13 grudnia polegają głównie na tym, że nie widzimy jednomyślności, że raz mówimy stop migracji, potem mówimy zapraszamy migrantów, ale tych, których narzuca Unia Europejska, potem się nagle dowiadujemy, że koszty takiego nieprzyjęcia takiego migranta to są olbrzymie pieniądze, ale nie o pieniądzach mowa, tylko o bezpieczeństwie Europejczyków. Ty zwiedziłeś Europę, ale też byłeś poza Europą i zobaczyłeś, jak sytuacja wygląda ze strony migrantów, czyli nie Europejczyków, nie ze strony naszej, którą przecież dobrze wszyscy znamy, ale z tej drugiej strony. Jak to wygląda ze strony migrantów, którzy napływają do Europy? No chyba takim najbardziej dobitnym doświadczeniem to był reportaż, który robiliśmy w Gwinei, którego pewnie państwo szybko nie zobaczą, bo Telewizja Polska ten reportaż zamówiła, on został wyprodukowany i teraz na półce gdzieś tam leży jako chyba nieprawomyślny. Ale on pokazywał taką rzecz, że również dla tych społeczeństw, z których ci imigranci wyjeżdżają, to taka migracja to jest dramat, bo od nich uciekają młodzi ludzie, którzy potencjalnie mogliby stanowić przyszłość tego kraju, prawda? Kraje afrykańskie cierpią na niedorozwój chroniczny. Nie będą się rozwijać bez ludzi, tak? A uciekają zazwyczaj ci najbardziej aktywni, ci najlepiej zorganizowani. To nie uciekają najbiedniejsi. Właśnie najbiedniejsi zostają na miejscu. Uciekają ci, którzy no, jakoś sobie trochę choćby radzą, no bo przecież zorganizować taką podróż, czy opłacić taką podróż do Europy, to nie jest taka prosta sprawa. To są tysiące dolarów. I co ciekawe, oni mówią, dlaczego zamiast płacić tym ludziom tam w Europie,
i przyciągać ich tam, bo przecież oni tam płyną, jadą, idą, bo czasami są to wieloletnie podróże. Na przykład spotkałem w Tunezji chłopaka, który chyba 6 lat szedł już i podróżował w kierunku Europy. A dwa razy został zawrócony. No, bardzo często się kończą tragicznie. No to są ludzie, którzy tam na miejscu mogliby robić coś znacznie sensowniejszego. Przyjeżdżają do Europy, tutaj nie bardzo się potrafią odnaleźć, natomiast Europa ma kłopot ze znalezieniem sposobów, jak pomagać Afryce i jak inwestować w Afryce, by tam stworzyć miejsca pracy i by tam na miejscu jakoś pomóc rozwiązać sytuację. O tym specjalnie nikt nie myśli, bo być może plan jest taki, żeby jednak ta masowa migracja była cały czas, tak, żeby ona zmieniała też oblicze Europy. To sobie trzeba otwarcie powiedzieć. Taka masowa migracja, z jaką mamy do czynienia, tak zwana nieregularna, jak to mówią na Zachodzie, czyli de facto nielegalna. De facto chodzi o handel albo przemyt ludzi, handel ludźmi. Opłaca się tak naprawdę niewielu, natomiast no, stanowi gigantyczny przemysł. To jest przemysł porównywalny dzisiaj z handlem narkotykami. Jacku, ty byłeś nie tylko w Afryce, ale też, a może przede wszystkim na zachodzie Europy, gdzie sytuacja, jeśli chodzi o nielegalnych migrantów, wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Tam de facto wiemy to też przecież od Polaków, którzy mieszkają poza granicami naszego państwa. Nieraz nasi obywatele boją się po prostu wyjść na zewnątrz, bo sytuacja jest po prostu niebezpieczna. To jest inna kultura, inny sposób życia i rzeczywiście asymilacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o europejskie środowisko. To jest ciekawe na przykład na przykładzie Niemiec. Tam Angela Merkel w pewnym momencie oświadczyła w taki sposób dobitny bardzo, co zresztą ciekawe, to było gdzieś około 2012 roku, że ta cała polityka multikulti prowadzona całymi latami, że ona poniosła fiasko, że tak nie udało się zintegrować tych przybyszów spoza krajów europejskich, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, nie udało się zintegrować ze społeczeństwem niemieckim, po czym 3 lata później zafundowała tą gigantyczną falę, przyjęła tą gigantyczną falę migrantów, właściwie nie bardzo do dziś wiadomo, czym się kierowała, otwierając wtedy granice. Ale ona wtedy mówiła o tym, że ta polityka poniosła fiasko. I my widzimy to w wielu krajach dzisiaj europejskich, że ta polityka poniosła fiasko, że we Francji na przykład około 30%, oni nie pozwalają tego liczyć, żeby było śmiesznie, ale tak się szacuje, że około 30% obywateli w tej chwili to są migranci i pierwsze, drugie pokolenie migranckie. I to są dwa równoległe światy w pewnym sensie. To są ludzie, którzy też z powodu różnych mechanizmów dyskryminacyjnych mają znacznie gorsze warunki do funkcjonowania. I to są dwa równoległe światy, które są skazane na konflikt. Montowanie sobie czegoś takiego na własną prośbę przez Europę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to jest jakieś szaleństwo. No właśnie, mówisz na własną prośbę, a tu z drugiej strony Polacy niezmiernie się sprawdzili, jeśli chodzi o kryzys na wschodzie, za naszą wschodnią granicą, czyli na Ukrainie. Pełnowymiarowa wojna, która zagraża także naszemu państwu. Myśmy przyjmowali przecież miliony Ukraińców pod nasze domostwa. Prywatnie to robiliśmy. Za granicą dziwili się, że nie mamy obozów dla uchodźców. Dlaczego więc Unia Europejska zapomina o tym, jak pomogliśmy Ukrainie, a narzuca nam kolejne grupy migrantów? I co to ma na celu, twoim zdaniem? Bo to znaczy, moim zdaniem to jest tak, że po pierwsze, nie ma, Europa nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu. Wie, że będą kolejne masowe fale migracyjne. Myślę, że w tym roku będziemy już mogli to obserwować, bo przyjęcie paktu migracyjnego, czyli de facto stworzenie pewnych ram dla funkcjonowania tych ludzi w Europie, to jest zachęta dla przemytników również. To jest sprawa, moim zdaniem, dość ewidentna. Ich będzie coraz więcej. Teraz jeszcze nie było pełni sezonu, że tak powiem, migracyjnego, bo morze jest niespokojne. Za chwilę się zacznie. Już w tej chwili tysiące ludzi docierają na Teneryfę czy na Lampedusę, do hiszpańskich i włoskich wysp. I tego będzie znacznie więcej. To zjawisko będzie narastać. Europa nie ma patentu na to, jak tych ludzi zatrzymać. W związku z tym się zastanawia tylko nad tym, jak ich rozdzielić. Ale to nie, oczywiście w żaden sposób nie rozwiązuje problemu. Ja pamiętam, jakie dla mnie to było zdumiewające, gdzie właśnie w Hiszpanii na przykład i we Włoszech, jak rozmawiałem z publicystami, z politykami, z dziennikarzami na przykład, tak, oni mówili, właściwie tylko jest jeden problem. Ktoś ich musi od nas zabrać.
No właśnie. Tak? Ktoś ich musi od nas zabrać. Tu się pojawia Polska gdzieś tam w tle. Właśnie, w tle Polska, ale tak de facto jeden z polskich polityków ciągle przewija się w tej debacie, tylko jest postawiony pomiędzy Angelą Merkel a Władimirem Putinem. I to jest Donald Tusk. W co on gra, jeśli chodzi o migrację? Przecież raz mówi, jestem przeciw, raz jestem za. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska? W czasie, kiedy ja zbierałem materiały do swojego, do tych filmów i do tej całej serii o migrantach i we Włoszech, i szczególnie w Hiszpanii, usłyszałem nieoficjalnie, bo tego nikt oficjalnie mi nie chciał powiedzieć do kamery, ale nieoficjalnie, że oni mają obiecane, że jak w Polsce się zmieni władza, to że ona będzie przyjmowała migrantów i że odciąży ich i że im pomoże. Także oni mają, oni bardzo liczyli na to, że w Polsce się zmieni władza, bo ta władza nowa będzie brała tych migrantów do siebie. Podejrzewam, że ktoś im to obiecał. Czy obiecał im to osobiście Donald Tusk, nie wiem, ale jestem przekonany, że oni nie opierali tych swoich nadziei tylko na jakichś spekulacjach, że to były raczej konkretne polityczne rozmowy. Także za pomoc w wyborach oni będą mieli tego rodzaju obietnice rozwiązania swojego wewnętrznego, bardzo palącego problemu. Dzisiaj wygląda na to, że Donald Tusk i cała koalicja 13 grudnia próbuje się z tych obietnic wywinąć i no, zrobić jakiś numer taki, że no, wtedy obiecali, ale teraz powiedzą, no widzicie, rozumiecie, no, w kraju mamy taką sytuację, że nikt się na to nie zgodzi, w związku z tym no, sami rozumiecie, że my nie możemy ich przyjąć. Czy tak zwany Zachód, no bo to są różne środowiska, tak zazwyczaj lewicowo-liberalne, czy oni to kupią i czy Tuskowi taki numer przejdzie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest dzisiaj grane. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest to porównanie, jeśli chodzi o kryzys migracyjny. Tak naprawdę można powiedzieć, że bezpośrednio Polskę dotyczy obecnie sprawa kryzysu migracyjnego przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Mamy dwa różne kraje, właściwie które jeden podlega Moskwie, a drugi z Moskwą walczy. I tutaj mamy zupełnie inne sytuacje, bo za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, mieliśmy obronność przy granicy z Białorusią, prowokacje przy granicy z Białorusią, w tym głównie mężczyzn, którzy byli agresywni, wciąż tam są i czekają to jest, na wejście. Ta grupa wygląda mniej więcej tak samo. Tutaj, żeby dorzucić może, ja się spotykałem z ludźmi, którzy byli na tej granicy w Iraku, a dokładnie w Kurdystanie. Oni mieli liczne przykłady tego, że się da tą granicę przejść. I wtedy, jeszcze w 2020-2021, dawało się tą granicę w miarę gładko przejść. I oni przez tą granicę się próbowali wybrać do Niemiec. Tak, ich celem nie była Polska. I oni opowiadali, jak to jest zorganizowane właśnie przez Moskwę, przez Mińsk, gdzie oficjalnie były wręcz biura takie, można powiedzieć, pseudoturystyczne, które organizowały tego typu przemyt. I od początku ta sytuacja na granicy wyglądała dokładnie tak samo. Tylko wtedy rządził PiS i obowiązywała zasada im gorzej, tym lepiej. I wszystko, co mogło temu rządowi PiS-owskiemu być nie w smak, czy mu popsuć mu politykę, czy można było... Także brak bezpieczeństwa Polaków. Oczywiście, to nie miało żadnego znaczenia. Zresztą podobnie było w pandemii, tak? gdzie wymyślano, prawda, nieistniejące problemy, czy tam oskarżano rząd o to, że ukrywa przypadki zakażeń. Im gorzej, tym lepiej. Tak obowiązywała taka teoria. No dzisiaj, na szczęście, kiedy ci ludzie doszli do władzy, wiedzą, że nie mogą na tej granicy zrobić, że tak powiem, pikniku i wpuścić tych ludzi, którzy są po drugiej stronie. A ja życzę tobie i państwu, drodzy widzowie, żeby było im lepiej, tym lepiej, po prostu. Jacek Łęcki, dziennikarz, publicysta i twórca filmów, był naszym gościem, a ja zachęcam państwa do oglądania oczywiście telewizji w Polsce. O 19:00 już na naszej antenie, bez cenzury, Jacek Ozdoba w wyjątkowym wywiedzie, a już za chwilę antenę przyjmuje Aleksandra Jakubowska. Ja żegnam się z państwem i życzę dobrego dnia, oczywiście z naszą anteną. Marta Piasecka. Do zobaczenia. Dalej pójdzie. Czym ogrzewamy? Węgiel, nine, gas, nine. Wszystko dzisiaj jest złe. No pompa ciepła, tylko najlepiej made in Germany. Fotowoltaika, która ma być uzupełniona nie gazem, tylko nie wiadomo czym. Destabilizacja polskiego systemu energetycznego. Wszystko to dzisiaj z regulacją unijną. Ta inflacja prawa unijnego i odbieranie kompetencji polskich spowoduje, że dojdziemy do katastrofy. Ale rozumiem, że z Polski, znaczy z Europy się nigdy nie wybieramy, żaden polexit. Ale to wie pan, dyskusja. To jest trochę taka dyskusja, powiem tak brutalnie, jak trochę z osobami, które są zwolennikami konfliktu działań Izraela. Jak się powie, że nie do końca dobrze podejmują, to się mówi to od razu, że jesteś antysemitą. To zupełnie nie ma jednego nic do drugiego. To jest pokaz dzisiaj walki narracji medialnej. Jeżeli my dzisiaj nie będziemy mówić dzięki m.in. telewizji w Polsce,
właśnie próbowali mówić o prawdy, to społeczeństwo może być przekonane, że zupełnie inaczej. Dzisiaj skrajność, czy właśnie wrzucanie kogoś do worka polexitu jest zabiegiem specjalnym, retorycznym, który ma wybić moje argumenty. Ja nie jestem ani prorosyjski, nie jestem ani za polexitem, jestem za Europą Zjednoczoną, Europę ojczyzn, o chrześcijańskich wartościach, która musi być do korzeni, i jestem antyrosyjski, ja się tego nie wstydzę.